Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na film. Pokażę moje małe zakupy ze sklepu Zielone Koty i też małe zakupy, choć ciut większe, ze sklepiku Gosi. Dzisiaj będziemy się tutaj bawić razem z cieniami, ale no niestety nie jestem w stanie tego przy świetle dziennym dla Was nagrać. No i tak, może zacznę od Zielonych Kotów. Naprawdę malutkie zakupy, bo zaledwie trzy rzeczy, ale ostrość. Okej. Okay. Gubi mi się bardzo ostrość na tych takich folikach. Pomimo tego, że zamówienie malutkie, to w sklepie Zielone Koty dostałam też gratisik, co jest naprawdę bardzo miłe, bo tak jak mówię, zamówiłam tylko trzy rzeczy. I oczywiście z tego zamówienia, z tego gratisiku najbardziej podoba mi się ta ważka, zawieszka metalowa. I paseczki. Paseczki z Craft O'Clocka. Ja wiem, że już tych pasków mam tyle, że nie wiem, co z nimi robić. Te fajne, te takich nie miałam chyba jeszcze. Więc można powycinać zwierzątka. Więc bardzo dziękuję. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Co zamówiłam? Zamówiłam sobie pensetę odwróconą. Żadna to nowość, ale powiem Wam, że ja na przykład dużo robię ostatnio kwiatków. Ja mam trochę problemy, ta ręka jedna mi cierpnie i jak cały czas tak trzymam mocno tą pensetkę, to po prostu boli mnie ręka i mi cierpnie. A tu jest penseta odwrócona. Ja ją pokażę, bo może ogląda to ktoś, kto dopiero zaczyna przygodę ze skrapem i może nie wiedzieć, o co chodzi. Słuchajcie, zapakowana porządnie, ciężko się do niej dostać. No, wyskakuje. Dobra, mam to. To jest taka pensetka odwrócona, że żeby podnieść, to trzeba nacisnąć. I jak chcę trzymać, na przykład też do embosowania jest super, bo nie męczy się ręka. Widzicie? Jak chcemy, ona jest złożona. Jak chcemy coś podnieść, to wystarczy rozłożyć i po chwyceniu puścić. Więc naprawdę fajna. Już myślałam o niej od jakiegoś czasu i zawsze zapominałam. I teraz po prostu z racji tego mojego zamówienia mówię, dorzucę sobie. Więc na pewno się nie będzie tak męczyć ręka. Super. Oczywiście, słuchajcie, nie mogłam przejść obojętnie, bo jesień, moja ukochana pora roku. Ze Studio Light zakupiłam takie stempelki. Cudowne są te stempelki. To są jesienne liście. Jest ich w ogóle bardzo dużo. To mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Cena za taki zestaw to było chyba 35 zł, czy 8? Nie pamiętam już. W każdym razie bardzo podoba mi się to, że one się odbijają tak nieregularnie. Tutaj jest odbicie pokazane. Bardzo fajnie można z takiego stempelka zrobić tło do jesiennej kartki. No powiem Wam, mam kilka już fajnych pomysłów na to. Tylko jak zwykle mało czasu na realizowanie, ale może się uda. Przepiękne są. Ja chciałam wykrojniki od Sizzixa. Ostatnio na live pokazywała Anai takie nieregularne liście z takimi dziurami, ale no niestety ten wykrojnik nie był dostępny. Pocieszyłam się stempelkami. I ostatnia rzecz na promocji były moldy z Primy. To jest mold z trybami. Ja w ogóle bardzo choruję na te moldy, one są super, cena jest wysoka, tak pojedynczo sobie kupuję. Ale co chciałam Wam powiedzieć? No, fajnie, że go mam, ale jak przyszedł, to takie miałam trochę mieszane uczucia. To jest ogromne. Ten jeden tryb zajmuje ponad pół foremki. I owszem, no na zdjęciu to może było faktycznie pokazane, ale jakoś tak mimo wszystko miałam wrażenie, że on będzie troszeczkę mniejszy. Jest bardzo duży. Jasne, ja go tam wykorzystam do jakichś mediowych prac. Widzę go na jakiejś właśnie takiej większej HDF-ce albo na Blade Ramie. Natomiast no, do takich mniejszych prac jak boksy, kartki, nawet album, no może jako główny element albumu też takiego mediowego też bym to widziała.
albo męskiego. A tu mamy takie mniejsze i podoba mi się, że są te cztery foremki, bo tutaj możecie zobaczyć, odciskają coś takiego, takie wgniecione, taką śrubeczkę, więc super. No, będę pewnie sobie po troszku te moldy kompletować, bo one są naprawdę bardzo fajne i dobrej jakości. Choć tanie nie są. Już mam na oku kolejne, które mi się podoba. Zobaczymy. Może za jakiś czas. Więc takie malutkie zakupy ze sklepu Zielone Koty. I teraz przejdę do sklepiku Gosi. Oczywiście zacznę od gratisów. W sklepiku Gosi zawsze multum gratisów. Słuchajcie, kolejna powalająca ilość pasków. Muszę coś z tym zrobić. Niektóre bardzo fajne, takie żurnalowe, jak na przykład ten. Cyferki też można w fajny sposób wykorzystać. Jasne, no można, słuchajcie, to poprzerabiać na różne rzeczy. O, tutaj jest z Wild Garden jeszcze. No tych paseczków jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo. Nie będę Wam tutaj każdego teraz może z osobna pokazywać, bo kupujecie pewnie w sklepiku Gosi, znacie te dodatki, te papiery, więc no, mamy tego sporo. Ale oprócz pasków pojawiły się też takie dodatki do wycięcia. Tu mamy, ja oczywiście wiecie, mam to wszystko, bo jak współpracuję z Craft O'Clockiem, no to ciężko, żebym nie miała, ale to jest naprawdę bardzo miły gest i bardzo fajnie. Jeżeli ja nie wykorzystam, to na pewno poleci w jakiejś paczce. Tagusie i tutaj rameczki, to jest z dziecięcej kolekcji. Tu mam akurat takie mniejsze świąteczne, ja świątecznych nie robię, ale są. Tu mam dodatki do wycięcia. Fajnie, to akurat jestem bardzo zadowolona z tego, bo ja uwielbiam tą kolekcję. Do prac szkolnych, przedszkolnych uwielbiam, więc fajnie. No jesień to w ogóle zostawiam, słuchajcie, bez komentarza. Super. Już trochę prac z tymi dodatkami jesiennymi zrobiłam, więc przydadzą się. Tu mamy chyba z Retro Vibes, jeśli dobrze kojarzę. Tutaj jest And Remember, dodatek z Kary i Liny. Muszę przysiąść do tej Kary i Liny, bo już tak zabieram w myślach, ale tutaj mamy dalej z On The Couch, jeśli dobrze to wypowiedziałam. Ladies and Gentlemen, wiecie, takie karty są super, one przydadzą się do wielu projektów, więc fajnie. Tu mamy taki set, dodatek z junk journalów, czy junk journalowych, Frosty Sparkling, jeśli dobrze kojarzę. To jest chyba świąteczne, ale ja nie pamiętam nazwy. Ale wiecie co, tak mi się wydaje, tylko po tym Yelong i po tym 2025. Natomiast tutaj takie taby, nie taby, etykietki, no nie wiem jak to nazwać, to jest super, na pewno się przyda do junk journalowych projektów, na przykład coś takiego. Tu mamy z tej ostatniej kolekcji Snowy Winterland i tu Christmas Time, ja no tak jak mówię, świąt nie obchodzę, nie robię. No, coś się tutaj powycina na pewno. Dobrze, więc tutaj mamy gratisiki. Jak widzicie, jest co wycinać. Idziemy dalej. Słuchajcie, Foa Miran Ecri. Dam radę go wciągnąć. Jak się do niego dobrać? Tutaj. Foa Miran Ecri. Strasznie mi tutaj nie łapie ostrość od tych folijek. No, Foa Miran jak to Foa Miran, ucieka mi, muszę tą folinkę zabrać. Dlaczego wzięłam Foa Miran, słuchajcie, no bo postanowiłam, że się z nim przeproszę i spróbuję. Ja uwielbiam robić z papieru kwiatki, ale czasami w niektórych projektach przydały mi się też Foa Miranowe i pomyślałam, że skoro już lubię robić kwiatki, lubię robić papierowe, może akurat też
uda mi się zrobić coś sensownego z fałami rano. Następnie pręciki, no bo wiadomo, jak kwiatki, to i pręciki. One to takie bardzo, bardzo blady róż, cielisty trochę może. Zależy, jak światło pada. Kolejna rzecz to jest maseczka. Taka mała maska z kraftuli ze stemplami po kawie. Strasznie mnie denerwuje dzisiaj ta ostrość, słuchajcie. Stemple po kawie. Ja tak bardziej myślałam, żeby ją używać z tuszem. Żeby robić takie, wiecie, jakby odbite właśnie, odbitą filiżankę. Mam tutaj maty na wykrojniki 3 magnetyczne, dlatego że już mi się pokończyły. Kolejna rzecz to jest birmata, bo ostatnio już robiąc projekt ratowałam się i kartony cięłam, ale birmata. Tutaj mamy dynię. To jest taka dynia z HDF-ki. Nie wiem, czy ja się teraz do niej dobiorę, wątpię, bo nie mogę znaleźć, gdzie jest. A może, słuchajcie, potargam to, albo przetnę. Chciałabym Wam pokazać tą dynikę. Dlaczego zamówiłam tą dynię? Nie bez powodu i nie dlatego, że kocham jesień. Chociaż to byłby sam w sobie dobry powód. Zobaczcie, o, mamy. Zamówiłam ją dlatego, że jestem w grupie mediowej u Karoliny Bukowskiej i właśnie tam będziemy ozdabiać taką dynikę. I tak się wahałam, bo mówię, że mówiłam sobie, że zrobię to na innej bazie, ale stwierdziłam, że zamówię sobie tą dynię, dlatego że jednak no jesień to dynia i po prostu dynia być musi. No i stąd ta dynia. Ona jest dosyć duża, bo ona ma 30 cm. Można kupić w 3 rozmiarach. Ja wzięłam tą, bo chyba właśnie na tej będziemy robić mediowy projekt. Więc mam dynikę. Tutaj mam 2 pudełeczka na kartki z okienkiem. Ja rzadko używam tych pudełeczek, ale teraz wiem, że na pewno będą mi potrzebne. I jeszcze kolejne rzeczy, które tu mam, to są takie 3 rzeczy małe. Magic Clay, nie będę już szeleścić i go rozpinać z tej foliki. W dużej butelce, dlatego że ja sobie przelewam, mam sprawdzoną buteleczkę z tonika, której po prostu przelewam klej i bardzo dobrze mi się jej używa. Ona mi nie cieknie, jest miękka, więc większy zapas kleju. Coś, czego nigdy nie miałam i co chciałam spróbować, efekt mchu. To jest pasta właśnie efekt mchu. Wydaje mi się, że takich leśnych, też jesiennych może prac, no ciekawa jestem, jak to będzie, to jest pentart, jak to będzie wyglądać, nie będę może otwierać, ja tutaj widzę przez ten prześwit, jak to wygląda. Bardzo ciekawa jestem, jak to będzie dawało radę na projekcie. Myślę, że do Was wrócę z informacją na temat tego efektu mchu. I kolejna rzecz to są wstążeczki Old Fashion Ribbon w takich kolorkach. Oczywiście jak zawsze dodałam, słuchajcie, po metrze. Zapomniałam, żeby dodać więcej. Tu mamy taki, nie wiem nawet jak to nazwać, jakaś taka jakby brzoskwinka, koralowy. Tu mamy beżowy, śliwka. To jest śliwka. Mięta vintage i taka, nie wiem jaki to kolor nawet, ale to są takie kolory, które u mnie najlepiej się sprawdzają, do wielu projektów mi pasują, zresztą wydaje mi się, że też takie jesienne, więc sobie zamówiłam po prostu takie kolorki. No i dobra, to wszystko w takim razie. Zakupy malutkie, tak jak mówiłam, najbardziej się chyba cieszę z tych stempli z liśćmi z zielonych kotów.
choć myślałam, że najbardziej będę się cieszyć z tej foremki, no ale zobaczymy. Jak zacznę używać, to się pewnie bardziej przekonam. Okej, no to tyle. Zapraszam Was, dajcie znać w komentarzu, co Wam się najbardziej z tych zakupów spodobało. I widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa, pa!